Cześć, witajcie. Dzisiaj będzie porównanie, jakby tam, moich wszystkich testerów samochodowych. Głównie chodzi o Launch Lunch Pro Elite to jest wersja z podstawką, zawieszką na kierownicę. On ma kabelek zintegrowany. To jest kabelek DOIP, czyli tam obsługa tych, wiecie, aut, typu jakieś tam Volvo i inne, tego typu, jakieś tam nowsze, nie wiadomo. Co jeszcze chciałem, a CRPK znacie, wcześniej był u mnie na kanale, to też Was odsyłam do całej playlisty luncha i wszystkich filmów z lunchami CRP 919 Bluetooth, bardzo fajny, bo jest dość mały, poręczny, jest przenośny To są dwa różne jakby zastosowania To jest bardziej warsztatowe, tak jak z Wami rozmawiałem W warsztacie Nie zapomni się testera, jeśli jest na kabel, nie trzeba go ładować, nie obchodzi Was bateria Więc jeśli to jest warsztat, w którym pracują pracownicy z klientami no to pracownik wam zostawi, zresztą jak jesteście na, własne, na własnej działalności też wam się może zdarzyć coś zostawić, typu zostawić głowicę klient pojedzie i zostajecie bez testera nie? więc to jest bardziej warsztatowe no i też wiadomo, większy większy sprzęcik, no i też fajnie, że ma doip tutaj doip działa z zewnętrznym kabelkiem, jeśli dokupimy kabelek za około tam na dzień dzisiejszy tam wiecie, nieduże pieniądze około 200 zł można dokupić kabelek, żeby to działało również z protokołem DOIP. CAN FD obsługuje i jeden i drugi, czyli do nowszych aut też spoko. Ten chyba nie obsługuje CAN FD, chociaż nie pamiętam. To nie jest jego King bolenie, chociaż kody będą na niego, na luncha i MMO Plusa. Na tego będą kody, na tego będą kody. Tydzień też jest promocji, ale też pamiętajcie, że na 11.11 11, święto po prostu kupowania. Na, na luncha były petarda oferty, bo tam zamiast 1800, 2200, to ona spadała na 1500, 1250 rok temu Także wtedy dużo z Was osób kupiło i jest zadowolonych Mój ulubiony taki szybki tester to jest King Bollen. ostatnio Wam o tym mówiłem, ponieważ w nim głowica Jest taka malutka, ją się po prostu wpina, ona nie przeszkadza wiecie pod nogami Tu mamy kabel, tu mamy taką dość dużą głowicę no, bluetooth Aczkolwiek King Bolen nie jest dwukierunkowy. Te testery są dwukierunkowe. Czyli ty, na przykład ostatnio diagnozowałem ABS, wchodzę sobie w ABS i na przykład zaworek prawego koła przedniego lewego, przedniego, lewego tylnego, możemy wszystko wysterować. Tutaj jest tylko diagnostyka, chociaż jeśli chodzi o diagnostykę, to i tak dużo on potrafi. Ponieważ ponieważ. Nim się potrafi jeszcze da się zrobić yy, DPFa. On ogarnia DPF. Także te king Boleny to rekordzista 700 zł 800 zł kupił wtedy, czy nawet za 650, już nawet nie pamiętam. Ale on, one około tysiączka yy, tak w normalnej cenie chodzą. Także na jakichś promkach za 8 to też jest całkiem niezły deal. Wszystko poniżej to już w ogóle super petarda. On ma dożywotnio, lifetime, yy, wiecie, updatey. No ale on sam się jakby zoutdate przez to, że. Chyba nie ma kana FD, do też nie obsługuje, więc on z do takich średnich, średnich out. Te też najnowszych czasami nie obsłużą, ale też są w miarę, w miarę za te pieniądze co lunch proponuje z dwa lata usług online. Aktualizacje przez dwa lata. Po dwóch latach urządzenie nadal działa, ale po prostu nie aktualizuje się do nowszych wersji, nie? bo też o to często pytacie, co po dwóch latach. Odświeżenie licencji kosztuje tyle co nowe urządzenie praktycznie, więc lepiej, taniej będzie kupić coś nowszego na kolejne dwa lata z online'em niż odświeżać stare urządzenie. Ale ono dalej jest funkcjonalne, dalej będzie działało, tylko bez aktualizacji. Te usługi online też nam odczytują kody pinów do silników, takie inne tematy. No King Bolen tego nie robi, bo nie jest w ogóle on, online'owy. No ale to też jest spoko. On też obsługuje kodowanie wtryskiwaczy, ale to tak jak mówiłem. Dzisiaj, dzisiaj nie jest film o King Bolenie. Dzisiaj jest film tak naprawdę e, o czym? Odsyłam was do filmu i jeszcze na kanale Fabiego będzie test niedługo King Bolena, to jest King Bolen S6. E, fajny, szybny, szybkie diagnozy, malutki, wygodny. I właśnie. E, a propos tej wygody. lunche są w dużych walizkach do tego luncha, jak byśmy go chcieli w walizce przechowywać Zawsze trzeba odkręcać go głowice, chować po jednej drugiej stronie walizki, jest to upierdliwe Tak samo te walizki są dosyć duże Więc to jest problem w przechowywaniu Do King Bolena jest taki, wiecie, futeralik malutki Fajnie sobie go wrzucić do auta, zobaczcie, on zajmuje pół walizki tej małej, co, co ten lunch mały A ta walizka jest w ogóle jeszcze większa Ale MW mówił bardzo ważną rzecz, jeśli macie klienta, do niego jedziecie z czymś takim To nie wygląda tak profesjonalnie Jakbyście podjechali, wiecie, z walizką amerykańską, taką pancerną, o, tu, wiecie, petardy, bomby atomowe, wybuchy, otwieracie, rozkładacie się, kable tu jakieś, te, no to bardziej pro wygląda. Klient wie, że płaci za usługę profesjonalisty, tak? To jest takie bardziej, wiecie, szybkie cyk-pyk no, nie jest tak efektowne, a takie, wiecie, dla klienta zamulanie, jeśli chodzi o jakość usługi no to też jest taka dosyć, dla niektórych może istotna, ale to też jest jakby marketingowy dość ważny point. No dobra, przechodzimy do najważniejszego, tutaj wyłączę, postawię je obok siebie, tutaj stosuję papier toaletowy jako podpórkę, ponieważ właśnie to też jest problem tego luncha, mogliby zrobić podpórkę do niego, szkoda, że nie zrobili właśnie zawieszki na kierownicę, nie? bo wersja kablowa ma zawieszkę na kierownicę, no bo zwykle właśnie ta podpórka jest na tyle szeroka, żeby tu nam weszła pałąk kierownicy, żeby nam tu wszedł, no dobra. Co się zmieniło tak naprawdę? Co ma, co ma Pro elit, czego nie ma 919? Tu mam coś takiego jak remote Diagnose, czyli zdalna e, diagnostyka zdalna. To nam może kolega, na przykład, pomóc. nie wiem, Znamy kogoś, może się nam, wiecie, połączyć, albo technical support. Teraz jest 17 godzina w Polsce, jesteśmy offline, chyba też nie mam sieci. Tak, nie mam sieci. Ale ja tam wczoraj o 19.00 wszedłem i około 20.30 jakiś tam Chińczyk mi odpisał albo ktokolwiek inny. Witam, w czym mogę pomóc? Nie? Oczywiście po angielsku wszystko. Wszystko po angielsku. Po polsku, no ta obsługa tego jest taka średnia. Także tu mamy zdalną, jakby nie wiem, diagnozę. TPMS. Tam też ma niby napisane w specyfikacji, że gdzieś tam obsługuje TPMS. No ale tu mamy do wyboru, wiecie, jakby graficznie. ADAS, czy też wspomaganie pasa ruchu. Co jeszcze zauważyłem z takich, wiecie, jakby, no... Tu jest większa czcionka, także im starszy jakby, diagnosta, mechanik, tym bardziej zaczynają mieć takie rzeczy znaczenie. Sam widzę, że to zaczyna mieć powoli znaczenie, niestety. Już oczy, oczy nie te. Także większy wyświetlacz, ten ma, ile już mam, karteczkę, taką ściągawkę przygotowaną. Porównanie. Ja wam też rzucę PDF-a e, z porównaniem prawego do lewego, czy one się różnią. No ale dobra, z mojej karteczki jest tak. CRP ma 11 języków, to 25, no ale to nas raczej nie obchodzi. 7-8 cali Pamięć taka sama Obsługa DOIP, ten ma no zawsze z tym kabelkiem Ten ma z kablem zewnętrznym ECU-8 To jest chyba jakieś wspomaganie z Programowania sterowników Czy to jest jakiś tam, nie wiem, protokół na jakąś tam grupę, nawet nie wiem, co to jest ten ECU-8, ale to jest chyba ważne no Jak ktoś jest pro, no to musi mieć ECU-8 TPMS tu jest napisane, że żeby obsługę mieć, to trzeba zapłacić, nie? że trzeba zapłacić, aby obsługiwało TPMS Extended. Nie wiem, z jakiegoś powodu tu jest TPMS. Nie mam żadnego auta z TPMS, więc nie mogę tego sprawdzić, niestety. W komentarzach na pewno ktoś mądrzejszy ode mnie napisze, bo wy, wy bardziej się znacie na tych sprzętach niż nawet ja. ADAS, tu też jest Pay to Extend, że niby zapłacić, aby, aby używać. Też nie jestem w stanie tego sprawdzić, ponieważ no, nie mam żadnego nowoczesnego auta, jeżdżę z starymi gruzami. Może nie gruzami, ale starszymi autami Remote Diagnose, no to już wam mówiłem, ten, ten posiada, ten nie ma I możemy też moduły jakby dokupić zewnętrzne, jakby podłączane tutaj No urządzenia Też ważne jest to, że tutaj nie ma zaślepek Tutaj ten crp miał zaślepki, ten niestety nie ma Trochę, trochę tak jakby była różnica wykonania Tak mi się wydaje, jakby ten był lepiej zbudowany niż, niż, niż ten właśnie Pro Elite No ale to jest takie tylko odczucie, takie wiecie, z ręki, nie? Ten jest taki gumowany, ten jest taki bardziej plastikowy I tutaj z dotykiem czasami, nie wiem czy to moje palce, czy to dlatego, że nie zdjąłem tej folii, wiecie, ochronnej Chociaż Tu nie mam folii ochronnej, ale chyba Bo to jest jakiś tablet Alcatela, a tu nawet nie co to jest, nie udało mi się tego namierzyć, co to jest Tu dało się zwiększyć czułość Na obsługę w rękawiczkach, tutaj w Androidzie nie mogłem tego znaleźć, wiecie, zwiększenia czułości dla obsługi w rękawiczkach No, więc ten, ten dotyk czasami tak jakby zawodzi, albo, no, albo moje pal palce są nie jakieś takie, albo mam jakieś, nie wiem Pamiętajmy, że to są wszystko, wiecie, chińskie produkty mm, za super cenę, super możliwości, ale też mają swoje bolączki, o których powiem. Bo jak testowałem king Bole, no to on się wysypał, zawiesił i się wykrzaczył i pochwaliłem wtedy luncha, że mi się nigdy nie wykrzaczył. Ostatnio jak sterowałem właśnie pompę ABS-u, robię, robię, robię. Wyszukałem błąd, wszedłem na YouTube'a. Bo tu się dało od YouTube'a odpalić i lunch mówi, że nie zaleca odpalania YouTube'a. I potem jak wróciłem do diagnostyki, to mi wywaliło, zresetowało całe urządzenie. I teraz nie wiem, czy był upał, bo było gorąco, 40 stopni w ciągu dnia, 31 w cieniu, czy to się przegrzało, nie wiem. Czy ramu zabrakło, bo YouTube się odpalił w tle, bardzo możliwe. Więc no też mi się wykrzaczył, więc ktoś, gdyby ktoś coś kodował i by musiał zresetował Łanczyk, no to byłoby niefajnie. A też mi kilka osób mówiło, że uważać na lancze, bo one przy kodowaniu potrafią się same zresetować, że tam mają coś, wiecie. Więc no, to jest tak, trzeba uważać z tymi wszystkimi sprzętami. Jak jest z autelami, czy autel się wykrzacza? Nie wiem, żadnego autela nie, nie testowałem, chętnie przyjmę na testy, no ale to jest film o lunchu. Pay to extend, no że można po prostu, wiecie, moduły jakieś tam, no tam pomiarowe, trochę w toolboxie jest, oscyloskop można, multimetr. Tak, BST360 to mam to. Nie polecam słabe. Wideoskop. Programator kluczy. I Programmer. Ja mam też ImmoPlusa. On do mnie wraca. Niedługo będę robił film z kodowaniem kluczyków, właśnie, lunchowych kluczyków immo plusem. Nie wiem, czy to nie jest praktycznie ten sam tablet, co tu. Tu jest imoprogrammer, czy da się nam z tym połączyć. Bla bla bla. No, nie, nie ma zasilania, bo nie jesteśmy podłączeni do auta. Nie wiem dokładnie, jak to działa w tym, w tym tutaj. Rozmawiałem z przedstawicielem, jakby handlowym luncha w Chinach, ale no, powiedział, że za dopłatą nie da się zrobić, nie da się rozszerzyć tego Pro, żeby to było jak Immo plus. Ale nie wiem, czy oni się nie gubią czasem w zeznaniach. Co mam jeszcze? Key programmer. No też jest, że jak zapłacimy, to możemy. Tylko właśnie pay to extent, to chyba, że trzeba kupić zewnętrzne urządzenie, wsadzić już będzie działać. Nie mam pojęcia, może mi się uda go kiedyś przetestować z XProgiem, bo mam XProga do Imo Plusa dodanego. Może wtedy zobaczymy. Nie mam pojęcia. No ale na przykład tutaj do CRPK teoretycznie nie da się, nie da się podłączyć ani sensor symulatora, ani multimetru, ani oscyloskopu, ani programatora kluczy. Natomiast baterii tester, czyli no już, już kiedyś testowałem tego BTS 360, no niestety BTS 360 jest słabym produktem. Nie polecam, aczkolwiek jak, jak już macie, to można używać, nie? O, tu jest wideoskop TPMS. Kurde, powiem Wam, jest namieszane. Jest namieszane. Czyli ci mają wyjętego TPMS-a tutaj chyba na panel główny. A Ja się ostatnio trochę bawiłem. Jakby tymi wszystkimi. Gdzie jest historia diagnostic historii. Co ja tu podłączałem Jakieś Toyoty, a. Próbowałem się połączyć z Toyotą. Pan Leszka. Pozdrawiam serdecznie. Spoko urządzenie, ogólnie spoko urządzenie nie, nie można się do niczego przyczepić, no tylko wiadomo, ma swoje plusy i z tym kablem, nie? Ja lubię mieć nieokablowane rzeczy, ale do warsztatu, żeby wam klient nie odjechał z głowicą, no to bezprzewodową głowicą tego typu, albo właśnie tą wyciąganą, rozumiem. Jeśli komuś właśnie też do nowszych aut potrzebny do IP, no to ta wersja pro jest trochę, trochę może mieć więcej aut, jakby być w stanie obsłużyć. Jest taka strona luncha, ja wam postaram się dać link do niej i pod filmem podlinkować. Możemy wejść i zobaczyć jaki produkt, co jest w stanie nam obsłużyć. Nie? To też dostałem linka od nich, od naszego łącznika z lunchem, także fajnie. No i co, tak naprawdę to tyle. Nie będę tego podłączać do auta, bo na swoich autach nic wam za dużo nie pokażę, błędów nie mam. Mogę wam po prostu tylko i wyłącznie powiedzieć moje odczucia. Jakby Zestawienia, zanim kupicie jakikolwiek tester, po prostu plusy minusy każdego, wiecie, każdego zestawu. Jeśli chodzi o zawartość walizki, to wam jeszcze pokażę, co jest dodawane w walizce z Pro Elitem. No i chyba będziemy kończyć, żeby tego nie przedłużać. Nie? Jeszcze dogrywka z przyszłości, bo nie pokazałem w sumie jednej z różnicy service functions. Tu są zrobione tak bardziej. No, zaraz, przelecimy wszystkie, zobaczymy czym się różnią. Tu są bardziej po prostu graficzne, to też może tak było. Wiecie. Tutaj się łatwo po pogubić. To wszystko było wiecie, w tym filmiku z serpekiem, A tutaj po prostu możecie sobie zobaczyć, co jest obsługiwane tutaj, jeśli chodzi o możliwości tego oto testera. No, to taka wstawka. Lecimy dalej z tematem odcinka. No, do Pro Elita jest taka walizka. Tutaj pod pianeczką w worku po prostu jest nasz tester. Oczywiście niestety musimy z niego zawsze wykręcać ten kabelek. No i tu, jak, jak cofniemy te dwa, to mamy ładowarkę, która jest nam praktycznie niepotrzebna, ponieważ on się ładuje z. No z kabla się ładuje. Także to jest spoko, że dopóki auto działa, nie musimy się martwić za bardzo o baterię. Tu też jest kabelek. Do ładowania mikro USB albo do połączenia z komputerem, nie wiem po co, czy w ogóle jest nam do czegokolwiek to potrzebne. Tu mam papierologię całą, wiecie, tam instrukcja, karteczka z numerem produktu. Dałem sobie datę, kiedy zlogowałem się. No i mamy dwa lata update'ów tych wszystkich usług online. Także warto sobie zrobić przykminakie w telefonie, dzień przed zakończeniem wejść, wszystko zaktualizować. Może mieć możliwie najbardziej aktualny sprzęt, jak tam już wygasną usługi online. Tak naprawdę to jest to, co by było w tej walizce. Szkoda, że tej walizki nie przemyśleli, żeby dało się, wiecie, z kablem urządzenie schować, no ale najwidoczniej tak ma być. No wiadomo, musiała być większa walizka albo coś innego, więc. No, tak to zostaje po stronie użytkownika. A, jeszcze jedno. Ten nie jest aż tak jasny wyświetlacz. No właśnie, widzicie? Albo czegoś nie umiem, albo robię to za szybko, albo trzeba mocniej dotykać. Chyba tak. Chyba chyba takie muśnięcie po prostu. Oj, 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 nie chcę, nie chcę. Czekajcie, home. No, ten. Powiedzmy, no dobra. Nie chcę się przyczepiać, ale jakby na tym nigdy, nigdy nie było tak, że coś nie, nie wkliknąłem. Na tym, kurde, nie mogę znaleźć, żeby zwiększyć czułość ekranu. Może będzie dało się to później zrobić. Zgłoszę to lunchowi. mówią, że nie wiedzą o co chodzi, więc albo ja jestem jakiś wymagający, albo coś faktycznie jest niehalo. Także wiecie, z przymrużeniem oka to wszystko, nie? No, no i teraz co? Jak on był tutaj, to cyk, pyk, zamykamy, oczywiście wyłączamy. Jak lunche działają? lunche mają tak, że jak się raz kliknie szybko to się wygasza ekran że jak pracujecie na baterii to żeby wiecie nie, nie, nie zużyć za bardzo baterii a jak się po prostu przytrzymuje ten guziczek do wyłączenia to się pytać. czy chcemy zrestartować czy wyłączyć urządzenie, ja sobie wyłączę a jeśli chodzi o walizkę to zrobiłem też tuning walizki bo przeszkadzało, tu są takie paski i fabrycznie żeby schować ten nasz wiecie bezprzewodowy lanczyk. Ja właśnie przykleiłem sobie dwa kawałki rzepa, żeby móc tu też w worku, w worku ekranem do góry z tym czymś to było tak zapakowane. I tutaj też mamy miejsce na głowicę, kable chowamy, zamykamy, jazda. Także tak to wygląda. No, i do niego czasami się przydaje ładowarka. Można go na szczęście ładować zwykłym kablem, jakby wiecie, do ładowania telefonu USB-C, jeśli chodzi o naszego CRPK. Także to jest wygodne, no ale akcesoria lunchowe też są. Do tego King Bollen to jest ogólnie podmarka starszych jakby produktów, no nie wiem, starszego softu luncha, tak ktoś powiedział. I akcesoria też są lunchowe. Zaraz Wam to pokażę, że to są te same kabelki. No, po prostu te, te marki są często połączone, nie? To wiecie, wiodące z tymi mniej wiodącymi, tak. Widzicie, to jest taki sam dosłownie kabelek akcesoryjny, jak, jak lamczyk, nie? No i tutaj też mamy instrukcje, obsługi papiery, ale to do wam odsyłam was na mój film z King Bolena, na, na Fabiego odsyłam was na moje filmy z playlistą testery samochodowe lunche, nie lunche, no i idźcie w komentarze tam między sobą gadajcie, tam sobie pomagacie oraz na grupie na Facebooku Rzeźbiarnia, też was, też was tam zapraszam no, tam też możecie pytać, pomagać sobie nawzajem całkiem fajna społeczność nam, nam, nam tam rośnie ja na dzisiaj chyba kończę, nie przyludzam, jak macie pytania to piszcie przy okazji filmów będziecie widzieli te urządzenia u mnie. Ja i będę, tak wiecie. Jak coś będę potrzebował, coś tam nagrywał, no to będę ich używał. No nic, to by było na tyle. Ja tu kończę, sprzątam ten bałagan. No i co, to zobaczcie tam, wiecie, promocje, wszystko pod spodem. Proszę Was o przemyślenie, zakupy nie kupujcie pod wpływem chwili. Nie kupujcie, jak Wam coś jest niepotrzebne. Ja po prostu Wam pokazuję moim okiem, takiego, wiecie, zwykłego człowieka, co bym chciał wiedzieć, jakbym sam miał to kupić za własne wydane pieniądze. Dobra. Kończę. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć.